cześć, witam serdecznie w krótkim odcinku o grze, dość nietypowej grze, która miała premierę 1 sierpnia i no, została trochę pominięta, jeżeli chodzi o YouTube'a. Na polskim YouTubie nie widziałem, żeby ktoś w nią grał, a trochę o niej opowiem. To nie będzie recenzja tej gry. Nie chcę tutaj, znaczy chcę powiedzieć, że będzie trochę spoilerów z gry, ale nie za dużo. Ogólnie cały filmik, jak widzicie, jest dość krótki, 23 minuty, a cała gra, przejście całej gry to około 2 godzin, więc jest to gra dość krótka i od razu o tym powiem. Gra, która nie kosztuje za dużo, ale jak na 2 godziny ktoś może powiedzieć, że 60 zł to za dużo, więc można poczekać, aż będzie w jakiejś promocji albo też w PlayStation Plus na przykład. W każdym bądź razie to jest gra dla kogoś, kto lubi taki brytyjski humor. Jeżeli ktoś lubił cyrk Monty Pythona, to tutaj myślę, że się odnajdzie. Stylizacja, stylistyka całych wszystkich postaci i też tego, jak to jest narysowane, pokazane, tak jak widać na załączonym obrazku. I przez całą grę, właściwie też jeżeli chodzi o ruchy, czyli o to, co możemy na joypadzie wykonywać, to właściwie uderzać, czy też taki jakby przycisk akcji i też podskok. Poruszamy naszą postacią, podskakujemy i wykonujemy uderzeniem różne czynności, które możemy wykonać. W każdym razie zaczynamy, to jest nasz główny bohater, ten taki mały żółty człowieczek, który zaczyna właściwie swoją przygodę. Chce dostać się do burmistrza. Teraz to zresztą będzie pokazane. W każdym razie tutaj nawet nie zorientowałem się, że już zaczynam grę. To już jest rozpoczęcie gry, już tutaj poruszam się moją postacią. Jest bardzo mały w stosunku do wszystkich i właśnie uderzeniem tym takim powodujemy różne interakcje z otoczeniem. Czasami jest to na przykład, możemy tą lampę przewrócić, więc trochę polega to na tym, że chodzisz i uderzasz we wszystko, co tam widzisz dookoła, bo być może będzie jakaś interakcja, tak jak tutaj na przykład ten baniak z wodą wyskoczył, a dzięki temu będziemy mogli z niego skorzystać, jeżeli chodzi o wyjście z tego w ogóle pomieszczenia. No i w grze mamy właśnie takie różne zagadki, dość proste i nie są zbyt skomplikowane. Nie musiałem się tu posługiwać jakimiś poradnikami, więc to jest gra, tak jak mówię, taka w miarę przyjemna. Nie ma tu żadnych problemów, nie bijemy się z żadnymi bossami. Taki trochę point and click. Właściwie chodzi o to, żeby poznać historię. Często są takie różne śmieszne sytuacje. Tu w tym momencie, jeszcze na początku filmu, mam największą czcionkę, więc te napisy są trochę duże, ale potem w kolejnych minutach tą czcionkę zmniejszę, żeby też za dużo, bo zasłania dość dużo obrazu, zasłania taka czcionka. I tutaj już zaczynamy. Jedziemy autobusem do Barnsworth i w tym mieście będziemy się poruszać po różnych miejscach. Właściwie można powiedzieć, że będziemy mieć różne przygody i pomagamy wielu ludziom. Tutaj pani mówi, że burmistrz jest na spotkaniu i musimy poczekać parę godzin, ale możemy sobie gdzieś tam pochodzić. Ciekawy sposób, jak gra w pasjansa, że liże kartę i przykleja do monitora. Później to dopiero zauważyłem. I dużo jest takich momentów, właśnie, że warto się tutaj rozglądać, bo są dość śmieszne i zabawne. To jest kwestia oczywiście tego, kto ma jakie poczucie humoru, ale czasami można się pośmiać z tego, jak to jest tutaj ciekawie wszystko rozwiązane, bo na przykład leży jakiś kosz na śmieci, podejdziesz, uderzysz, z niego wyskakuje na przykład szczur, i tam macha do ciebie na przykład łapą. Więc takie różne sytuacyjne rzeczy są. Ja tutaj kilka ich pokażę, nie będę wszystkiego pokazywał. Tak tylko zasygnalizuję, że jest taka gra, bo być może ją gdzieś tam zobaczycie, jakby się ktoś zastanawiał, czy warto. No to już trzeba sobie samemu ocenić, czy za 60 zł warto. Ja gram na PS5 i tu na przykład idziesz i wpadasz nagle do zlewu. Myślę sobie, dobra, i co? Nie mogę wyskoczyć, ale wpadasz gdzieś na dół. I tutaj przez rurę wracasz na górę, a na górze barman po prostu próbuje nalać do kufla piwo. W tym momencie poskakujesz X-em i jesteś uwolniony. Mam takiego pana, który utknął z ręką w takim, w tej klatce ściekowej.
potrzebuje pomocy, potrzebuje jakiegoś smaru do tego, żeby tą rękę spokojnie wyciągnąć. A obok jest sklep. Sklep, w którym właśnie my znajdziemy swoją pomoc, znaczy pomoc. Znajdziemy masło. Masło, które pomoże nam, naszemu koledze. W miarę chodzenia po tym mieście poznajemy różnych bohaterów. Tu na przykład jest właśnie pani sprzedawczyni, ma takiego Rona, który się kocha z kolei w kolejnej dziewczynie. Więc są też różne historie, które odkrywamy w miarę jak też nasza, jakby powiedzmy, fabuła postępuje do przodu, bo jak tutaj załatwimy to masło, to potem jak wrócimy, to już tu będzie inna sytuacja, jakby tu będą goście, znaczy ci klienci kupowali coś, więc to też jest takie ciekawe i myślę, że dość przyjemna gra, taka do zapoznania się. Jedną rzecz powiem, że wyczytałem, iż uznawana jest ona za, właśnie tu gdzieś uderzysz, jakiś szczur wychodzi, uznawana jest, niektórzy piszą, że pierwsza tak brutalna gra. To nie jest taka brutalność jak w GTA 5, ale czasami faktycznie można takie odnieść wrażenie, więc ja tutaj nie pokazuję tych rzeczy, bo też nie wiem, jak do tego podejdzie YouTube, czy tutaj nie będzie jakichś ograniczeń. Zawsze zaznaczam, że to jest nie dla dzieci takie gry te swoje, bo zawsze mam wątpliwość, co będzie uznane za dla dzieci, a co będzie uznane za nie dla dzieci. No ale tutaj właśnie mamy sytuację, kiedy mamy to masło. No i zobaczcie też, jak sobie poradzi, mając masło przy ręce. Smaruję sobie rękę, ale nie wiem, po co smaruję tą pachę i jeszcze to masło w sumie je. Więc takiego rodzaju rzeczy tutaj są. Dlatego to nie jest gra pewnie dla każdego, ale jest dość ciekawa i zabawna. I różne takie właśnie scenki mogą nas czasami zadziwić, jak ktoś tutaj na takie rzeczy wpadł, na takie pomysły. Ja tutaj też jeszcze parę rzeczy pokażę. A tu właściwie ręki nie wyciągnął, tylko całą kratkę wyciągnął, ale po tej kratce pozostaje dziura. Dziura, do której możemy wskoczyć i tym samym idziemy dalej, jakby też zwiedzamy okolice. No bo miasto jest, nie powiem, że duże, ale to nie jest, nie opiera się tylko na tym placu, tylko można jeszcze powędrować w różne inne miejsca. 9:00, kilka godzin trzeba poczekać na burmistrza. Zostawiłem moją postać i obudziła się w ten sposób, tam drzwi ją uderzały w głowę. I zawsze trzeba też sprawdzić, czy na przykład w danej sytuacji nie możemy czegoś zrobić. Na przykład tutaj to nie on sam jedzie, tylko ja jakby poruszam gałką, więc to jest taka interakcja. Dlatego mówię, że to jest trochę jak taki point and click, że masz jakąś tam historię i tam coś klikniesz w coś i być może się coś wydarzy. Czasami trzeba właśnie coś przenieść, przepchnąć. Czasami jesteś w doniczce i tą doniczką podskakujesz, aż spadasz. Ja tutaj tak pokazuję tylko w skrócie elementy, może kogoś to zainteresuje. Ta ścieżka, często nią będziemy chodzić, ale ona zawsze zmierza do tego, że dochodzimy do tego komina i pani tutaj kominiarz nas przepycha przez komin i wpadamy do mieszkania biednego pana, który sobie siedzi, czyta gazetę, a my przez kominek wypadamy i brudzimy mu cały pokój. No ale okej, ja tutaj dlatego to pokazuję, bo to też jest dość zabawna sytuacja i później pokażę, jak pan, co tam się dalej dzieje w tej historii. Tu warto też zwracać na wszelkie takie szczegóły, które są dookoła, na przykład jaki jest tytuł książki, co jest napisane na plakatach. Gra jest też, nie powiedziałem, tylko po angielsku, znaczy nie ma języka polskiego, ale jest po angielsku, tam i w innych językach nie ma niestety języka polskiego, więc trzeba sobie tutaj radzić, znaczy jak kto woli, ja akurat radziłem sobie po angielsku. Tu kolejny pan, który potrzebuje pomocy, w tym przypadku chce, żeby doprowadzić wodę. A tutaj stoją dwa krasnale przy studni i tak podskoczyłem przez przypadek i wpadłem do tej studni. Okazało się, że to jest dobry kierunek. No i tu chodzę, no i teraz jak stąd wyjść? Pojawia się robak, który z nami rozmawia. I tu w tym momencie też zmieniam już czcionkę na mniejszą, bo jednak no, zasłania nawet naszą całą postać ten napis. A tutaj mamy podejść do robaka, no i standardowo point and click, czyli podejść, uderzyć
w tym przypadku nacisnąć przycisk akcji i mamy przejście. Przejście, którym też będziemy kilka razy wędrować, bo te przejścia, jak te takie rury, albo takie tutaj przejście pod ziemią, to są jakieś przemieszczanie się między poszczególnymi jakby rejonami w mieście. Więc tędy często potem się chodzi, może nie tak często, no bo tak jak mówię, cała gra zajmuje 2 godziny, a niektórzy ją przechodzą w godzinę 40 nawet. No bo jak wiesz, gdzie iść i nie uderzasz, nie klikasz we wszystko przypadkowo, no to szybciej to wszystko idzie. Czasami właśnie spotyka się jakieś butelki, rozlewasz to. Nic z tym się jakoś specjalnie nie dzieje. To jest taka po prostu interakcja, żeby mieć takie poczucie, że jakby wszystko tu żyje. Na przykład podchodzisz do tych ryb, uderzasz je i z nich wychodzą papierosy. Taka po prostu rzecz. A tutaj mamy masarnię, no i nagle się okazuje, że wpadamy tu, przejeżdżamy przez maszynkę i wylatuje kiełbasa. Kiełbasa, która leci, babcia siedzi na ławce, obserwuje, co to za kiełbasa lata. I nagle ta kiełbasa oplata ją tu właściwie, a ona postanawia, że skoro ta kiełbasa już tutaj jest, o, leci sobie w ten sposób, kiełbasa, babcia postanowiła, że narysuje kiełbasie oczy. Takie różne właśnie są tego typu rzeczy, sytuacje. Ciekawe, a ja tam z tyłu przedzieram się przez tą kiełbasę, wypadam i w tym momencie już jest akcja i możemy pochodzić. Kolejna jakaś tam jakaś sytuacja, którą można spotkać, to tutaj też myślę sobie, nic się nie da zrobić, ale okazuje się, że wyżej jak podskoczysz i uderzysz, to jest przejście. A tu jest taki wielki ser. Myślę, że to jest po prostu świątynia sera. Tak ktoś to sobie wymyślił. Kulka sera, którą możemy przetoczyć. Toczymy do szczura. I dzięki temu on zajada się serem, a my możemy wejść, przejść przez drzwi i postępujemy dalej. I znowu, gdzieś tam w którymś momencie musimy znowu tędy przejść, żeby iść dalej. Znowu nam pomaga nasza pani kominiarz, przepycha nas, wpadamy znowu do pana, do mieszkania. On tutaj sprząta po naszej ostatniej wizycie. No ale niestety znowu wpadamy. Ręce mu upadają i musi znowu to wszystko posprzątać. No, nie robimy tego specjalnie, to jest pewnie też taki celowy zamiar, zabieg, żeby no, była trochę, było zabawnie. Ja to zawsze próbuję, bo może coś jest jakaś nowa akcja, coś można otworzyć, gdzieś coś uderzyć, coś nacisnąć. No ale tutaj akurat nie ma żadnej akcji. I znowu jesteśmy u pana w masarni. To maszynka już zepsuta. Wchodzimy i już się okazuje, że tym razem jest inna akcja, bo przygniata nas plaster mięsa i jakby przenosimy się do tego plastra, tam do środka. I tu jest taka akcja. Trzeba posprzątać jakby w tym plastrze. Te wszystkie takie jakieś ponaciskać rzeczy, żeby one wsiąknęły. I tym samym tutaj ta duża postać rośnie. Ona przejmuje te nasze elementy, które naciskamy. I w ten sposób rośnie. Jak wszystko pozbieramy, tu nawet takie kiełbaski są, które tam śpiewają. Jak to wszystko pozbieramy, to ta nasza postać na środku, nie wiem jak to nazwać, rośnie do wielkich rozmiarów i musimy wejść do jej buzi i nas połyka. Także tego rodzaju żart, humor tutaj występuje. I tak jak mówię, no całość to jest 1,5 godziny, a tych różnych sytuacji jest dużo więcej. O, i tutaj pojawiamy się u pana, on tam to mięso wrzuca do pieca, tu też będzie akcja z tym piecem. Tu mamy kolejną taką sytuację, kiedy jest taki złodziej i trzeba udać się w pogoń za nim do takiej uliczki. Nie ma też jakichś wielkich problemów, żeby tutaj, że tu się pobłądzi coś, a też szalony kapitan, któremu też będziemy pomagać, trzeba mu pomóc znaleźć wszystkie gęsi. Nie ma tutaj mapy, ale tak jak mówię, w miarę wszystko jest takie jasne i klarowne, że też się specjalnie się nie pogubimy. No, tu ktoś śpi przypadkowo, tutaj pan z fasolą, fasolę zrzucamy na dół. Właśnie dlatego warto zawsze gdzieś tam ponaciskać ten przycisk akcji. Fasola spada na dół, rozlewa się.
to jeszcze myślałem, że może coś trzeba zrobić jeszcze tutaj, bo nie zakładałem, że tu chodzi właśnie o to, tylko żeby zrzucić fasolę. I to jest ten, może rzecz, która wydłuża jakby czas gry, no bo zastanawiasz się, czy czegoś tutaj nie pominąłeś. Fasola się rozlewa i tym samym mamy wejście tutaj do kolejnej takiej mini krainy. Mini krainy. To jest właściwie takie jedno pomieszczenie. Tutaj jest ten szalony kapitan i znowu muszę tędy wędrować. I teraz chyba będzie taka dłuższa scenka, kiedy mój pan już jest ostrożny. A, tak, on już się boi nawet, że ja tu znowu wylecę. Więc niby zamiata, ale właśnie. I teraz już jest zły. Dlatego jest parę takich właśnie sytuacji, które no, nie każdy ten żart tutaj może chwyci. Tu mamy kolejny element, kiedy wypadamy i odbijamy się na takim worku do góry, aż lecimy w powietrze i lądujemy na suszarce. A z suszarki nas dość długim kijkiem pan strąca. Więc no, tego typu właśnie sytuacje tu są. Strąca nas, spadamy na dół. Prosto na pana, pan cały z ziemi. Rzuca ziemię na pomidora, a pomidor się przekształca. Przekształca się i zaczyna do nas mówić. Tego rodzaju żarty. Tego rodzaju żarty, jeżeli komuś to odpowiada, to warto zagrać 2 godziny gry z tego rodzaju właśnie żartami. Bo to, tak jak mówię, nie każdemu to podejdzie. Kolejny pan, który śpi i koniec końców chce, żebyśmy właśnie pomogli mu, bo on chce coś zjeść. Ruszamy na zakupy i też dziwna rzecz, bo nagle pojawia się jego długa dłoń, która nas prowadzi. O, prowadzi nas w różne miejsca. To takie przerysowane, no bo dłoń, która będzie właśnie prowadziła nas do różnych miejsc, potem nawet rozmawiała z drugą taką ręką. My ogólnie, jak wyjdziemy, to należy tutaj w tą torbę uderzyć, bo ja początkowo poszedłem do miasta, a tutaj wystarczy uderzyć w tą torbę i teraz już cały czas iść za ręką. I tu akurat w tej sytuacji pozostaje nam tylko wskoczyć do dziury. A pokazuję kolejną sytuację, kiedy znowu tędy musimy wędrować. I znowu nas pani kominiarz przepycha przez komin i znowu lądujemy u pana, który znowu jest cały w stresie. Tym razem trochę bardziej przyzorny. No ale niestety znowu kończy się tak samo, pan już zalany łzami. No ale no, taką mam drogę, muszę tędy iść, więc nic tutaj na to nie poradzimy. To też jest jeden z elementów, kiedy tu wędrujemy przez tą chatkę. A to jest na rzecz na tego Rona, który tam sprzątał przez chwilę, co mówiłem. Flo. On się chyba Florence nazywa. Florence tutaj chce, żebyśmy posprzątali, połapali balony. To też taka, łapiesz pierwszego lepszego balona i po prostu już lecisz do góry.
I says to them, I says, it's an oven glove. Where else am I supposed to put it? In the oven. Oh, hello. Oh, is that real felt? How much? 10 bob. Very reasonable. What do you reckon, love? We still got that cabbage money. Is that Bootleg Bill? Look, everyone. This young man's caught. I tym samym złapaliśmy złodzieja, bandytę i stajemy się bohaterami miasta. To nie jest koniec gry, ale jedna z misji takich, które same się z siebie właściwie wykonują. Bo po tej, tu po złapaniu złodzieja mamy jeszcze parę takich zadań do wykonania, ale to już jest gdzieś pod koniec gry, jakby ktoś się zastanawiał, ile jeszcze do końcówki. I znowu, tym razem już nie ma pani kominiarz. Pan już nawet nie sprzątał, tylko po prostu czeka na nas, aż wypadniemy. Więc to jest taka powtarzająca się sytuacja z panem. Tutaj w tym domu u niego nic w sumie nie ma do znalezienia, do zebrania. To jest właściwie taki nasz przystanek, aby wędrować dalej. A tu już końcówka, na końcu mamy taką pioseneczkę. I tak się właściwie kończy ta gra, dość ciekawa, no jakże inna od tych naszych standardowych gier Soulsów, nie Soulsów i tak dalej. Myślę, że jak będzie za darmo, znaczy za darmo albo w promocji, to warto sobie w nią zagrać. Tak jak mówię, jeżeli komuś tego typu żart sytuacyjny odpowiada. Ja tu pokazuję tylko fragmenty, żeby nie pokazywać za dużo. I tyle w tym krótkim odcinku. Oczywiście słyszymy się w innych seriach.